Cześć kochani, witam się z Wami serdecznie na moim kanale. Dziś przychodzę do Was z czytaniem jego kolejny krok w Twoją stronę, jego myśli, jego uczucia. Tak? Co przy nim teraz, co w jego głowie, w jego sercu się dzieje? Zobaczymy, kochani, jak karty nam dzisiaj zarezonują, co Wam pokażą. To można nazwać, że to jest taka aktualizacja, bo już takie czytanie było kiedyś u mnie na kanale. Także dzisiaj powtórzymy to czytanie, zobaczymy, co nam się tutaj w kartach pokaże, czy coś się przy Was zmieniło. Kochani, mam dwie karty do wyboru. Karta numer 1. Sugerujcie się grafiką, nie patrzcie na znaczenie karty, bo to nic nie wnosi do czytania. Tu chodzi o grafikę, tak? Czy ta karta do Was przemawia, czy przyciąga Was do siebie, czy po prostu czujecie, że no, ta karta jest dla Was. To jest karta numer 1. Przy tej karcie od razu mi się ześliznęła karta, słuchajcie. Jakieś osoby, tutaj osoby trzecie, jakieś plotki, obgadywania, to tylko tak, to w czytaniu zobaczymy, ale to tak odnośnie tej karty, nie żebyście się sugerowali tym, co powiedziałam przed chwilą, bo Wy macie się zasugerować grafiką, ale że w czytaniu mają udział jakieś osoby trzecie, o tak Wam powiem. I karta numer 2, pomyślcie, czy ta karta do Was przemawia, czy coś do Was mówi. Pokażę Wam tak, czy jest to karta dla Was, czy widzicie się przy tej karcie, czy ta karta Was przyciąga do siebie. Kochani, zobaczymy, no zobaczymy, jak karty nam tutaj pokażą, co się przy Was zadzieje. Ja teraz karty oczyszczę i zobaczymy dla karty numer 1, jakie uczucia. Może zacznijmy, karty, może zacznijmy jeszcze raz. Co myśli ta osoba? Co on, ona myśli? Kochani, co on, ona myśli? Tak jak mówiłam, jest ktoś między Wami. Tu się ktoś miesza do tej relacji. Czy to jacyś znajomi, rodzina, czy po prostu osoba trzecia. Jest tu ktoś pomiędzy Wami, kto komplikuje całą Waszą relację, kto stoi na przeszkodzie, to no po prostu to nie pozwala, nie pozwala tej relacji lub Wam być ze sobą. Wiecie co, założę swój magiczny pierścień. Co dalej, kochani? Tak jak mówię, tak jak widzieliście, jak karta się sama pięknie wysunęła, już jakaś informacja dla Was tutaj szła w Waszym kierunku i tu mi pokazuje się tak, jest osoba trzecia między Wami. Cokolwiek by to nie oznaczało, ta osoba jest na przeszkodzie. Ta osoba może buntować, komplikować albo po prostu może być partnerem lub partnerką osoby, o której myślicie. Kochani, dla części z Was Wasza osoba może być przy Waszej pracy, co też niestety komplikuje. Co ta osoba myśli? On myśli teraz, jak ma się zachować, co ma zrobić, co ma powiedzieć. Nie jest w stanie zdecydować, nie jest w stanie wybrać. Tu mi karty pokazują, że jemu zależy na Was, ale też jakby nie może zapomnieć o życiu, które do tej pory prowadził, tak? Które ma, bo dla części z Was to życie dalej on ma, tak? Przepraszam Was za te drgania, ale ja tu tak ruszam, po prostu naciskam na biurko i, no i ruszam kamerą niechcący. Kochani, co on myśli? On ma szczere uczucia do Ciebie. Ma. Ale nie chcę też celowo Ciebie krzywdzić, nie chcę Cię ranić, nie chcę Cię wykorzystywać, nie chcę, żebyś była jakąś zabawką dla niego, tak? Tak mi tutaj karty pokazują. Próbuję Ci to w jakiś sposób wynagrodzić lub wytłumaczyć, chociaż widzę, że no to nie jest proste. To, że on idzie, tak jak ja mówię, no to, że on ma tu uczucia i chce i stara się może wyjść z twarzą, albo stara się Ci coś wyjaśnić, wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje, dlaczego nie może podjąć takiej decyzji, dlaczego nie może z Tobą być. Bo tutaj mi jego myśli cały czas brną przy tym, że on ma to wahanie, że on nie wie, co zrobić i w którą stronę pójść, którą drogę wybrać. Boi się zaryzykować, boi się zrobić krok naprzód,
boi się tego, co będzie dalej. On czuje taki bat nad sobą, czuje, że ma ciemną chmurę nad głową i próbuje jakby to rozpędzić. Wie i zdaje sobie sprawę z tego, że nie może zatrzymać ciebie i mieć wszystkiego po prostu, tak? Nie może. Będzie prędzej czy później musiał z czegoś zrezygnować, a tak jak karty mi mówią, to ty możesz też równie dobrze zrezygnować, bo będziesz miała dosyć. On jest zblokowany, ale powiem Wam tak, on jest zblokowany, on czuje to, że jest zblokowany, ale nie na zasadzie, że on nie może nic zrobić tak do końca, bo jakby chciał, to by mógł, tak Wam powiem. I tak karty wskazują, że on się sam blokuje, sam szuka wymówek, że nie może dlatego, albo dla tamtego, że to jest powodem, albo co innego jest powodem. On się sam blokuje ze strachu, z tchórzostwa, z takiego braku wiary, to uczucie też poniekąd. Blokuje się jakby no sam, no mógłby. To jest na zasadzie tak, jeżeli tu są jakieś osoby między Wami, na zasadzie nie potrafi zrezygnować z osobą, z którą jest, czyli no ludzie przykładowo, tak, nie potrafi z tej osoby zrezygnować, bo się obawia różnych rzeczy. To tak jakby był z kimś z zasiedzenia, z przyzwyczajenia, tak Wam powiem. Tak on myśli, tak? To jest też osoba właśnie patrząca przez pryzmat starych doświadczeń, bojąca się zaryzykować. Zobaczymy, co czuje. Zobaczymy, co on czuje teraz. Co on czuje? Kochani, co on czuje? Już nawet po kartach widać, że to nie są przyjemne karty i te jego uczucia też są bardzo ciężkie. Z jednej strony powiem Wam, że czuję ulgę na sercu, bo karty mi pokazują rozstanie między Wami. Z jednej strony on jakby zawieszenie relacji lub sytuacji, coś jest w zawieszeniu, teraz coś nie idzie naprzód, są jakieś być może jakieś niedogadanie się między Wami, tak? Rozbieżność w tym, czego oczekujecie. Karty mi to pokazują, że on pomimo tego, że tęskni, pomimo tego, że cierpi, że go to boli, że go to rani, to z jednej strony czuje ulgę na sercu, że nie musi się tłumaczyć, nie musi w to brnąć, nie musi mówić Ci dlaczego i tak dalej, i tak dalej. Bo karty mówią, że on może też mieć problem trudny mężczyzna, po prostu tak Wam powiem, bardzo trudny mężczyzna. Trudno go zadowolić, trudno w ogóle zrozumieć, o co mu chodzi i czego on tak naprawdę chce. Bo jakby chciał, to by mógł. A on niby chce, a nie może. Na takiej zasadzie, tak Wam powiem. Tak? Trudny bardzo mężczyzna do relacji. On czuje, że inaczej postąpić nie może. I albo to rozstanie już między Wami jest, albo w najbliższych miesiącach, dniach, tygodniach będzie. On już o tym myśli. On myśli, żeby po prostu, no, powiem Wam tak, że jeżeli Wy będziecie się godzić na jakąś relację typu romans lub, a wiem, że to są trudne relacje, bo ciężko jest, no ciężko jest zrezygnować z osoby, na której nam zależy, którą się kocha, to tak, to ta relacja ma szansę przetrwania, bo karty tu mówią, że on do Ciebie idzie z uczuciem, on chce, żeby to trwało, ale nic więcej Ci nie może dać w tej relacji, poza tym, co już między Wami jest. Czyli no tak to wygląda, kochani. Ja zobaczę też jego zamiary, chociaż tu już zamiary i w uczuciach wychodzą. Ale zobaczymy jego zamiary do Ciebie na najbliższy czas. No, kochani, no tak mi wychodzi. Nie dość, że wychodzi mi osoba trzecia, która miesza tutaj bardzo. Czyli albo może być to kobieta, która zabiega o jego względy, chce... albo on ma partnerkę, albo jeszcze ktoś inny, kto tutaj jest dominujący w jego życiu i próbuje jakąś kontrolę przejąć, jakąś władzę mieć. Tu jest karta mówiąca o tym, że no, któryś z Was się rozczaruje partnerem i prawdopodobnie to Wy się rozczarujecie jego zachowaniem, bo wychodzi mi tu rozstanie lub rozczarowanie właśnie jakąś sytuacją, jakimś konfliktem, jakaś kłótnia na horyzoncie, uważajcie na to, bo być może jesteście w stanie zapobiec tej kłótni, skoro wiecie, że ta kłótnia może nastąpić, bo tu ewidentnie karty pokazują, że będziesz myślała, będziesz tęskniła, będziesz myślała o przeszłości, będziesz myślała o tym, co było między Wami, będziesz wracała wspomnieniami do tego, co było, a plany Twoje pokrzyżuje osoba,
która albo wkroczy między Was jako osoba trzecia, albo już ta osoba między Wami jest i będzie tutaj taką przeszkodą, tak? Żadna walka, nacisk i próba jakby zawalczenia o tą relację lub o tą miłość nic nie da, kochani. Nic nie da. Tu w grę wchodzi na tą chwilę romans. Romans i to taka a lub relacja, jeżeli to nie będzie romans, to będzie to relacja taka niestała, niestabilna, tak? Niestała, niestabilna, taka relacja bardziej oparta na, no, na partnerstwie, na spotykaniu się, ale nic w sensie zamieszkania i stałego związku, przynajmniej na najbliższy czas, kochani. Tak mi to wychodzi. Zobaczę jeszcze kartę rady dla Was. Dla karty numer 1, karta rada. Karta rada brzmi: nie wybielaj partnera, nie wybielaj relacji, nie obwiniaj żadnej ze stron na zasadzie, no, działaj tylko na zasadzie dowodów, które posiadasz. Nie domysłów, nie plotek, nie obgadywania. Tak karty dla Was tutaj mówią, kochani. Dla karty numer 1. Teraz przejdziemy do karty numer 2. Ja zobaczę, co przy tej karcie Wam wyjdzie, tak? Co ta osoba myśli? Co on myśli? Co on myśli teraz? Co on myśli teraz? No dziś dla karty numer 1 takie niezbyt fajne karty. Nie linczujcie mnie, kochani. Mówię Wam to, co widzę. Nie będę Wam słodzić, jeżeli widzę w kartach to, co widzę. No po prostu nie mogę, tak? Wy macie szansę, bo pamiętajcie, tarot to drogowskaz. Macie szansę uniknąć pewnych zdarzeń. Tylko dzięki temu, że na przykład widzicie, że zamiarem tej osoby jest może rozstanie, może zawieszenie, może kłótnia. Celowa być może kłótnia, tak? Żeby po prostu mieć jakiś pretekst do kłótni. O to mi chodziło. Także Wy możecie temu zapobiec, Wy możecie się zastanowić, przeanalizować Waszą relację, kochani. No ale pamiętajcie, że czytanie oczywiście jest ogólne, tak? Przechodzę do karty numer 2 dla Was. Co on myśli teraz? Kochani, na pewno to nie jest osoba, która... To nie jest Romeo, powiem Wam. O! Tak mi nieraz już to Wam jakby próbuję... Tu nieraz mówię, bo te karty dla mnie oznaczają właśnie... To nie jest Romeo, to jest zdobywca, to jest mężczyzna, który już albo się rozstał z kimś, albo się z kimś rozstanie. To jest mężczyzna, który myśli też o jakiejś przeszłości, o czymś, co zrobił źle, czego żałuje, o czym wolałby zapomnieć. Być może zdradził kobietę, którą kochał, poszedł za instynktem, za chwilą, za emocjami, nie do końca coś przemyślał. I tu jest żal i smutek i tęsknota za tym, co było. Osoba, która nie widzi problemu, on nie widzi problemu w sobie, on nie widzi, on ten problem od siebie odsuwa, on się blokuje, on udaje, że to nie istnieje, że tego nie ma, że żadnej winy on nie ponosi, tak? To jest osoba, która nie jest zdecydowana, ona nie wie, czego w ogóle w życiu chce. Będziesz naciskać, będzie na obronę atak, o, tak Wam powiem. To jest osoba oczywiście, która będzie umiała Ci zawirować Twoim światem i ona do tego dąży, żeby... Ona lubi dominować, tak Wam powiem. Dla części z Was tu karty oznaczają jakieś oskarżenia. On boi się jakichś oskarżeń, boi się, że Ty coś... On boi się po prostu, tak? On chce zacząć coś od nowa, chce rozpocząć jakiś nowy etap w życiu, być może z Tobą po raz kolejny, ale w jego myśli jest strach, że coś się powtórzy, że ktoś go źle oskarży, osądzi, źle go oceni. O, zobaczymy teraz, co czuje, co on czuje, co on czuje. To on raczej bym powiedziała, że on potrafi Ciebie obwinić. Jeżeli nie teraz, to w przyszłości będzie próbował lub łatwiej mu będzie obwinić Ciebie o wszystko, niż samemu przyznać się do też swojej winy jakiejś na pewno. Co on czuje? No, co on czuje, kochani? Co on czuje? Miłość,
Przede wszystkim miłość. On czuje miłość, ale kochani, żeby te uczucie to nie było takie, to nie jest taka miłość, jak wy myślicie, w sensie nie tak on odczuwa wszystko jak wy. On chce, tu myśli, czuje, że chce się spotkać, że chce się zobaczyć, że jesteś dla niego jak bratnia dusza, że no, ma obsesyjne myśli na twoim punkcie, a wręcz takie myśli, których nawet może by i nie chciał w głowie, ale one pojawiają się same w jego głowie, tak? No, myśli nad spotkaniem, tak, miło. O, wow, widzicie? Myśli nad spotkaniem. Być może między wami doszło do kłótni, do rozstania, bo jest tu jakaś przeszłość między wami lub strach przed przyszłością. Ale zaraz zobaczymy, co on czuje. Teraz. Kochani, osoba, która skupia się na sobie, która, tak jak mówię, tęskni za czymś, tęskni za czymś. Ona by chciała być z wami, ona by chciała być z wami, ale coś jej to uniemożliwia, coś jej to uniemożliwia. Albo ktoś ją szantażuje, albo ktoś ją czymś zastrasza, albo ona się boi, że coś straci, jeżeli wyda się, że się z wami spotyka, albo że z wami chce być. Ktoś stoi pomiędzy wami na tej drodze, kochani. On może unikać, on może nie mówić wam szczerze wszystkiego, prawdy całej może wam nie powiedzieć, coś może ukrywać przed wami, tak? Jest jakiś cień za jego plecami, który skrada się za nim, on albo zabrnął w jakieś kłamstwo i już jest bardzo głęboko w tym kłamstwie, nie umie się wycofać teraz, albo po prostu nie chce o czymś mówić, unika jakichś tematów, no nawet po unikanie kontaktu, jeżeli będziesz chciała coś więcej wiedzieć. No, powiem tak. No tak wam powiem, tak to wygląda. Ja zobaczę jego zamiary do ciebie. Jest myśl o spotkaniu jakimś. Jest myśl o spotkaniu. Ale przez osoby do tego spotkania może nie dojść, kochani. Do tego spotkania może nie dojść, mimo tego, że on myśli o tym spotkaniu. Przez osoby trzecie do spotkania może nie dojść. On też się boi jakiegoś zranienia, wiecie? Tak jakby coś kiedyś przy nim, ktoś coś mu zrobił. W sensie nie jest wcale taki ufny. Konkretnego zamiaru nie ma. Będziesz jak na huśtawce w tej relacji. Jeżeli ta relacja powróci, to nic się w tej relacji nie zmieni. Jeju, jakie dzisiaj karty macie. Po prostu nie linczujcie mnie, kochani, ale tak to widzę. Mówię tak, jeżeli wrócisz do tej relacji, to wszystko wróci do punktu wyjścia. Nic się nie zmieni, tak czy tak. Jeżeli ta relacja, dopiero masz wejść w tą relację z tą osobą, to będziesz szła pod górkę. Będziesz szła pod górkę z tą relacją. Z tym mężczyzną. Będziesz szła pod górkę. Po prostu. Ciężko ci będzie dojść do jakiegoś porozumienia, do jakiegoś z tą osobą, do jakichś wniosków, do kompromisu, do tego, czego chcecie oboje. Kochani, jeszcze kartę rady zobaczę. Karta rada dla was. Kochani, patrz pod nogi. To karta mówi, że możesz mieć taki dar do przyciągania nieodpowiednich partnerów. I tutaj jest tak. To może nawet świadczyć o szybkiej znajomości, szybkim romansie, płomiennym uczuciu, ale musisz patrzeć też realnie na ten związek, czy ta osoba i co ta osoba jest w stanie ci dać, tak, w tym uczuciu, czy w ogóle ona może ci coś dać, bo karty wskazują, że możesz się rozczarować. Wiesz już, jaką wskazówkę ci dają karty, także zastanów się, przeanalizuj waszą relację, wasz związek, tą osobę, o której myślisz. Karty mówią, że możesz się rozczarować tą osobą. Możesz. Tak mi wychodzi w kartach, kochani. Taka karta rada dla was. Kochani, samych pomyślności, dużo miłości wam życzę. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Czekam na komentarze, czekam na łapki w górę. Jeżeli jesteś nowy na moim kanale, zasubskrybuj mój kanał, bądź ze mną na bieżąco. Wybierz coś dla siebie. Mi to sprawi niezmierną radość, jeżeli ze mną zostaniesz. Gdyż no nie oszukujmy tutaj,
ja jestem tutaj dzięki Wam, jestem dla Was, tak? Kochani, serdecznie Wam dziękuję za uwagę, widzimy się w kolejnym czytaniu. Pozdrawiam, cześć!